Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest moja tuba. Jeżeli się zastanawiacie, czemu jestem taki ucieszony, to nie dlatego, że taki jestem zazwyczaj, tylko mam konkretny powód. Obok mnie w samochodzie siedzi małżeństwo z dziećmi i się mi przyglądają bardzo intensywnie, jakby nie widzieli nigdy człowieka z kamerą. Jestem już prawie gotów robić swoje filmy gdzieś tam w miejscach publicznych, gdzie ludzie mnie otaczają, ale kiedy siedzę tak w samochodzie, tu kurz obok ludzi, którzy nie mogą odjechać do licha ciężkiego, chociaż od 5 minut tam sterczą, to się czuję nieswojo. Ale to nic, przejdę dzisiaj do rzeczy. To jest temat, który poruszałem już kiedyś, kurczę pieczone, który mnie zawsze intrygował trochę. Cały czas mówi się o tym, że telewizja kłamie, że telewizja jest nie dla nas trochę. Znaczy to, że się kłamie, to jest właściwie w zależności od tego, jaką telewizja preferuje opcję polityczną, to uważamy, że albo kłamie, albo mówi prawdę. Odjeżdżają, mój Boże, całe szczęście, cała rodzina, dzieci i tak dalej. Zatem... Oczywiście kłamstwo to tylko punkt widzenia. O czymś innym chciałem powiedzieć, że zacząłem o tej telewizji, to pewnie przez tych ludzi, którzy obok jeszcze się patrzą. Jedź w cholerę, dziadu! Okej, zatem przepraszam, nie chciałem być niemiły dla człowieka, który mnie nigdy nie usłyszał i nigdy mnie pewnie nie zobaczy. Zatem kiedyś mój znajomy... Dlaczego telewizja taka jest, jaka jest? Ogólnie mam takie wrażenie, że my... jakby uczestnicy YouTube'a. Nie wszyscy są twórcami, niektórzy są oglądaczami. Ja też byłem oglądaczem przez długie lata, zresztą też nadal jestem dzisiaj. I czy wyobrażacie sobie, że my wrócimy do telewizji kiedyś? Że na przykład na starość, albo za ileś tam lat w moim przypadku, to nie będzie starość oczywiście, okej. Wrócimy sobie do telewizji i na przykład będziemy oglądali, ja wiem, na Wspólnej, albo coś w tym stylu, jakiś serial szlagierowy TVN-u czy Telewizji Polskiej, albo będziemy oglądali, ja wiem, Uwaga, albo inne z tych szajbusowych programów, sorry, no, ja mam takie mam wrażenia. No chyba nie, ktoś, kto już ugrzązł trochę w YouTubie, to tutaj pozostanie i... Kurczę, czyżby to oznaczało koniec telewizji? No bo kurde, no wyobrażacie sobie, że ktoś z internetu wraca do telewizji, do takiej ramówki stałej, gdzie nie ma specjalnie programów do wyboru. Ja tu się nie da prowadzić, tu muszą się ludzie na człowieka gabić. Ale wyobrażacie sobie, że ktoś wraca do telewizji po tym, jak tutaj zobaczył, co jest fajnego w YouTubie i po tym, jak można sobie samemu programy wybierać i programy regulować? No nie bardzo. Mój znajomy kiedyś robił badania, robił jakiś projekt na uczelnię. Ja bardzo uważnie przysłuchiwałem się jego opowieści o tym projekcie, bo te projekty potem trzeba było referować przed kolegami, studentami, koleżankami, studentkami. I on powiedział tak, że według badań to jest tak, że telewizja kieruje swój program do zaledwie 20% osób oglądających. O tym już też mogłem wspominać, jeżeli ktoś ogląda moje starsze programy, to może uznać, że się troszkę powtarzam. Do 20%. 80% pozostałe, zapytać się pewnie, ej, no dlaczego tylko do 20%? Co z pozostałymi 80%? Otóż pozostałe 80% ma jeden zasadniczy problem. Ma bardzo rozbieżne gusta. Krótko mówiąc, ta 20% grupa osób ma najbardziej jasne i nie tyle łatwe do zaspokojenia, co łatwe do określenia potrzeby, jeżeli chodzi o programy. Pozostałe grupy, na przykład jest jakaś mniejsza grupa, która ma 10%, 5%, 5%, 5%, mnóstwo takich grupek i właściwie trudno wyprodukować program, który by zadowolił, nie ma sensu produkować programu, żeby zadowolił jakiś tam 5%. Nie ma sensu z tej 80% grupy szukać sobie następnej, która ma jakieś zainteresowania. Lepiej skupić się na tych 20%, które są, dla których jakby łatwo zrobić program. Nie dlatego, że ich potrzeby są łatwe, tylko dlatego, że już zostały określone i jest jakby dosyć prosto je zaspokajać. Problem polega na tym, problem telewizji i być może ludzie, którzy są zaangażowani w telewizję, już to dostrzegają, zakładając, że mój kolega przedstawiając swój projekt miał rację i faktycznie mowa tutaj o 20 i 80%. Pozostałe 80% będzie szukało innych źródeł informacji, innych źródeł zabawy, rozrywki niż telewizja. I wydaje mi się, że prędzej czy później tak się to wszystko potoczy, że 80% tych ludzi będzie szukało tej rozrywki w internecie, nie w telewizji. I telewizja pozostanie trochę smutna i samotna z tymi 20% widzów, robiąc takie programy jak Uwaga, jak Klan, jak no i tego typu historie. No bo nawet jeżeli oglądacie telewizję, przyjmijmy, że ja nie mam wiedzy rozległej na ten temat, no bo nie mam. Przyjmijmy, że mój kolega nawet się mylił. No to jeżeli oglądacie jakieś programy telewizyjne, ja może oglądam 2-3 różne, czasem jakiś serial, który mi pasuje, nie polski na Boga, niestety.
Chociaż właściwie ten ojciec Mateusz, czy ksiądz Mateusz jest całkiem spoko. Okej, ale do rzeczy. Oglądacie pewnie telewizję wybiórczą, czyli na przykład jest jakiś program, który was interesuje, na przykład Turbonet albo coś w tym stylu, to sobie włączycie telewizor, obejrzycie i potem wracacie do swoich spraw. Nikt już nie siedzi od rana do wieczora przy telewizorze oglądając jeden program, bo to są nudy niestety i ciężko nas zainteresować przez cały czas, szczególnie jeżeli mamy jakieś bardzo szerokie zainteresowania. Idźcie ludzie, idźcie! Okej. No zatem kurczę, jak myślicie, telewizja skończy się niedługo? Czy może przeniesie się do internetu i zdominuje to, co ma do zaoferowania YouTube teraz? Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy mogli wybierać sobie swobodnie programy, czyli tylko te, które mamy ochotę, to chyba sobie sami ułożymy ramówkę i ta ramówka może być ciekawsza niż YouTube. No kurczę, spójrzmy prawdzie w oczy. Dużo osób na YouTubie, ja też, robimy programy amatorskie. Od czasu do czasu pogadamy. Czasem raz na 100 razy uda nam się powiedzieć coś mądrzejszego, raz na 200 razy uda nam się powiedzieć coś zabawnego. Okej, mówię o sobie, nie wiem jak inni. A telewizja jednak stoi za nią budżet, jest w stanie robić programy dosyć interesujące. Zatem, moi drodzy, czyżby koniec telewizji, takiej z odbiornika telewizyjnego, oznaczał też w znacznym stopniu koniec takich ludków jak ja, którzy siedzą i gadają do kamery, ponieważ na nasze miejsce przyjdą dużo bardziej interesujące programy, wybrane, wyprofilowane pod konkretnego widza? To jest ciekawa kwestia. I z tym pytaniem pozostawiam was. Trzymajcie się. Pa, pa.